Już od 13 lat Dom Kultury Słońce na Osiedlu Przyjaźni organizuje międzyszkolny konkurs plastyczny. W tym roku wzięli w nim udział uczniowie z Piątkowskiej Szkoły Społecznej, Zespołu Szkół nr 7 z Osiedla Zwycięstwa oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 z Osiedla pod Lipami. W sumie oceniano 44 prace, których wspólnym tematem był guzik na szczęście. To już 13. edycja naszego konkursu. Za każdym razem właśnie jest inny tytuł, w zależności od czasami okoliczności. I w tej chwili właśnie taka miała miejsce. 13. edycja, więc jakaś taka może ta liczba kojarząca nam się dosyć negatywnie. Może boimy się tej 13. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy jakby pokonać taki opór materii i właściwie przekonać wszystkich, zwłaszcza naszych uczestników, do tego, że z 13. też może się kojarzyć dużo szczęścia, dużo miłych rzeczy i właśnie dlatego postanowiliśmy, że będzie to guzik na szczęście. Taki właśnie tytuł miał nasz konkurs. Skojarzyliśmy po prostu tą 13 z panem w czarnym stroju, z kominiarzem, na widok którego kręcimy guzik. No więc guzik musi być na szczęście, bo taki guzik oderwany od odzieży pana kominiarza, no to musi przynieść szczęście. Także prace miały być głównie nośnikiem jakichś takich pozytywnych myśli, pozytywnych przekazów. No i tak się też stało. Prace, które widzimy na wystawie, są niezwykle wesołe, pogodne i myślę, że chyba każdemu, kto zechce odwiedzić nas, obejrzeć te prace, na pewno się spodobają i na pewno naładują nas bardzo pozytywnie. Prace zgłoszone do tegorocznego międzyszkolnego konkursu plastycznego oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodszych z klas od 1 do 4 oraz młodzieży z klas od 5 do 8. Poziom prac był bardzo wysoki. Bardzo ucieszyliśmy się dużą różnorodnością i pomysłów, i technik wykonania. Wielu z uczestników też wykazało się pewnymi zdolnościami plastycznymi, o które no, nawet nie podejrzewaliśmy, że osoby w tak młodym wieku mogą mieć takie zdolności obserwacyjne zwłaszcza. Jak widać, jury konkursu nie miało prostego zadania. Ostatecznie jednak nagrodzono 6 prac, po 3 z każdej kategorii wiekowej. Ja się zainspirowałam się też moim kotem, niestety nie mogłam się wzorować jakby na zdjęciu mojego kota, bo on jest cały taki ruchliwy bardzo, więc sugerowałam się jakieś zdjęcie po prostu z jakiejś strony w ogóle. I też właśnie jakby pokazuje tego jakby pecha, tego jakby kota na przykład czarnego, tego niestety to nie jest czarny na razie. I ten guzik jakby przedstawia takie szczęście jakby. Guzik jeszcze ma takie skrzydła obok, tak? Mhm. Taką jakby wolność taką oznacza też. Lubisz takie prace plastyczne? Lubisz rysować, bardzo, malować? Bardzo lubię. A co najchętniej właśnie malujesz? Czasami martwą naturę, ale to tylko na zajęciach, bo potem nie mam w domu różnych tych rzeczy do malowania. I też różne, na przykład kreskówki lubię rysować, jakieś, próbować nowych rzeczy też lubię strasznie. Jaki był pomysł na twoją pracę na ten konkurs? Najpierw pomyślałam, że być coś związane z oczami, że może tam być ten guzik, a potem stworzyła się, mama mi podpowiedziała, że może być jakaś rymowanka, że ona o czymś myśli i potem wymyśliłyśmy, że łzy będą właśnie z guzików. A czego używałaś do tej pracy? Pasteli i guzików. Mama mi przyszyła i ja też kilka. A ty wierzysz w taki guzik na szczęście, że może przynieść właśnie szczęście, powodzenie, pomyślność? Na pewno jeden taki jest. A masz taki swój guzik na szczęście? Tak, można tak powiedzieć. To było w ogóle śmieszna historia, bo na początku to była być totalnie inna koncepcja. Miałem totalnie inny pomysł, bardziej związany z klimatem gier. Lecz pomyliło mi się, znaczy miałem inną mąkę, a nie chciało mi się iść do sklepu, bo jestem w zasadzie leniwy. I po prostu użyłem mąki takiej pełnoziarnistej i wyszła taka właśnie struktura tego chleba. I mi podpowiadali, że może by to kawał pomalować, żeby było takie chlebowe. I to przy okazji też jest jakby symbol jakby dzielenia się też szczęścia właśnie. Sama wymyśliłam projekt i po prostu zobaczyłam jakiś podobny guzik i pomyślałam, że mogę zrobić podobny. A
Czego używałaś do tej pracy? Jakich materiałów? Ołówka i kredek. A ty lubisz rysować, malować w domu? Też chętnie to robisz? Tak. A co najchętniej rysujesz? Koty. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych pomysłów i wielkiego talentu. Pracę młodych artystów można zobaczyć w Domu Kultury Słońce jeszcze do końca kwietnia. Zapraszamy i polecamy.